Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Strzelanina w szkole w Parkland na Florydzie. I już nic nie musisz podpisywać. Lokalne władze informują, że sprawca wciąż jest na wolności. Według świadków tragiczne sceny rozegrały się na zewnątrz budynku szkoły. Na miejscu oprócz policji są również oddziały specjalne. Mieszkańcy sprawca wciąż na wolności. Ten sprawca wciąż na wolności. Rządzący powinni wsłuchiwać się w głos pacjentów, podkreśla prezydent Andrzej Duda. W Belwederze odbyła się debata Nic nowego o nas, bez nas w poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce. Oprócz prezydenta uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pacjentów, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rzecznik praw pacjenta. Spotkanie odbywało się w ramach Narodowej Rady Rozwoju Sekcji Ochrony Zdrowia. Prezydent przypominał, że to pacjenci chorzy są podmiotem służby zdrowia. To właśnie pacjenci, to właśnie chorzy są uzasadnieniem tego, dlaczego lekarze i dlaczego cała medycyna w ogóle istnieje dla służby ludziom, dla przywracania do zdrowia, dla ratowania życia. Anna Śliwińska z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków mówiła, że pacjenci powinni w większym stopniu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia. Według niej pacjenci nie czują się partnerami w publicznej dyskusji. Chcielibyśmy również, aby reprezentanci pacjentów brali udział we wszelkich gremiach decyzyjnych. Wszędzie, gdzie jest organizowana jakakolwiek grupa, jakiekolwiek ciało doradcze, jakaś rada czy inne gremium, chcielibyśmy być tam obecni. Można też się zastanowić tak naprawdę nad stworzeniem formalnego programu współpracy między władzami a organizacjami pacjentów. I to pozostawiam jako kwestię otwartą. Krystyna Wechman z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podkreślała, że jest potrzeba utworzenia Narodowej Rady Zdrowia przy Ministrze Zdrowia z udziałem wszystkich środowisk medycznych i organizacji pacjentów. 1 stycznia weszła w życie ustawa, zgodnie z którą do 2025 roku na zdrowie przeznaczymy 6% produktu krajowego brutto. Zgodnie z porozumieniem, które minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał z rezydentami, 6% PKB osiągniemy już w 2024 roku. Nie ma decyzji co do ewentualnego nowego dowództwa NATO w Polsce. Ministrowie obrony krajów sojuszu, którzy rozmawiają w Brukseli, zdecydowali o utworzeniu nowej struktury dowodzenia. W przyjętym przez polityków ogólnym planie nie ma na razie decyzji w sprawie, o którą ubiegała się Polska. Ministrowie obrony krajów NATO zdecydowali o utworzeniu dwóch nowych dowództw. Pierwsze ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej i służyć do przerzutu wojsk do Europy drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Polska starała się o dowództwo na poziomie armijnym. Według moich informacji do dokumentów NATO wpisano na razie jedynie, że powołanie takiego dowództwa nie jest wykluczone. A nawet several nations nie jest zaproponowało, że może być wykluczone. Dzisiaj decydowaliśmy jedynie o strukturze dowodzenia. Że mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że kwestia nie jest jeszcze zamknięta. My oczywiście podtrzymujemy. Nie jest źle. Uważamy, że mamy odpowiednie kwestia. Ale oczywiście to jeszcze nie jest zamknięta. To podwipięta. Mają zapaść w czerwcu na posiedzeniu ministrów obrony, a następnie w lipcu na szczycie NATO z udziałem prezydentów krajów członkowskich. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. Nowa struktura dowodzenia to konsekwencja zmian, które NATO wprowadza od czasu rosyjskiej aneksji Krymu. Na przełomie 2013 i 2014 roku NATO zamroziło wówczas niemal wszystkie kontakty z Moskwą. Równocześnie w sojuszu rozpoczęto proces wzmacniania obronności krajów położonych w pobliżu Rosji. Utworzono nowe siły szybkiego reagowania, a do Polski i krajów bałtyckich wysłano dodatkowe oddziały wojsk. Jesteśmy w niebie! Polskie Radio 24. Radio obrotowe. Proszę Państwa, jak się rusza, gdy tu jest kurs. Na razie tylko dwóch filmów, ale będziemy chyba mówić też o innych wybitnych filmach, które poruszają się przezwycięży. Dorośli robią, czynią swoim dzieciom o przemocy w rodzinie. Rozmawiałyśmy do tej pory o filmie Coś Miłość tam. Andrzeja Zwiagintsewa. No a
to podkreślić, że udało się naprawdę twórcy stworzyć bardzo psychologiczne bohaterów i zarówno rodziców, jak i dziecka, jak i babki, prawda, która też jest właściwie osobą bardzo nieszczęśliwą. Ta kobieta, która znowu naznaczyła matkę tego małego Aljoszy, prawda? Też jest, to właściwie jej współczujemy. Jest taka scena, w której ja naprawdę tę wściekłą Aljoszo! Ale o poziomie nienawiści to też pokazuje, czym jest taka nienawiść, która płynie z jakiejś krzywdy i czym może być. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, bo powiedziałyśmy, że terapia jest taką drogą, ale na szczęście potrzebuje terapii. Gdyby tak było, to byśmy już strasznym społeczeństwem. Wystarczy czasem dobry, życzliwy dorosły, który dostrzeże, co się dzieje, który powie dziecku, że to, co z nim się dzieje, nawet jeżeli ta sytuacja trwa, bo nie może się zmienić, powie, że to nie jest w porządku. Ktoś, kto spojrzy z boku, wystarczy spotkanie innych ludzi na swojej drodze, oderwanie się od tego toksycznego środowiska i życie może się zmienić. To niekoniecznie jest tak, że zawsze potrzebujemy terapii. Mamy różne sposoby zmiany siebie. Również sztuka jest takim sposobem. Ale oczywiście czasami terapia jest potrzebna. Magda Sądecka jest i psychoterapeutką, i krytykiem filmowym, a z nami jest także Renata Durda, która jest szefową pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Chciałabym Panie zapytać, o czym dla Was jest tak naprawdę film Xaviera Legranda To jeszcze nie koniec? Co zwróciło Waszą uwagę? Ja na ten film patrzyłam oczywiście z perspektywy wieloletniego zajmowania się problemem przemocy w rodzinie, w związku z tym zapewne nie jestem takim statystycznym widzem, którego zaciekawią inne wątki w tej historii. To, co dla mnie było w tym filmie ważne, to taki moment, w którym często wszyscy, którzy są obserwatorami, świadkami przemocy w rodzinie, wpadają w taką pułapkę myślenia intuicyjnego. To polega na tym, że jak ludzie mówią, co zrobić, żeby ta przemoc została przerwana, żeby to się skończyło, to większość ludzi mówi, to niech ona od niego odejdzie. Albo zadają pytanie, dlaczego ona w takim razie od niego nie odejdzie, jeśli jest tak źle? W związku z tym stoi za tym takie wyobrażenie, że jeśli osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie, to dorosła, weźmie dzieci i odejdzie od tego sprawcy, no to mamy problem rozwiązany. Dalej już wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tymczasem w tym filmie oglądamy dokładnie taką historię. Ona już od niego odeszła. Ona z nim nie jest. A przemoc zaczyna eskalować. To jest to, z czym my się bardzo często spotykamy i też badania pokazują, że najbardziej niebezpiecznym momentem dla osoby doświadczającej przemocy jest moment odejścia od sprawcy. Dlaczego? No dlatego, że on traci władzę i kontrolę nad tymi osobami, wobec których stosował przemoc. Miał niewolników? Nie ma. Wymykają się z rąk, dokładnie. I co teraz zrobić, żeby odzyskać tą władzę i kontrolę? Ten bohater filmu robi wszystko, żeby z powrotem sprowadza się nawet bliżej nich. Niby jest to oczywiście pod pozorem tego, że chce mieć dobre relacje z dzieckiem, ale w rzeczywistości bardzo mu zależy na kontrolowaniu życia swoich byłych partnerzy. Też bardzo dobrze pokazana jest w tym filmie, pewien rodzaj przemocy systemowej. To jak bardzo trudno ofierze zdobyć zaufanie. I nawet jeśli ta przemoc została uznana, bo scena otwiera epizod w sądzie, nawet kiedy ta przemoc została uznana, kiedy ona odchodzi, to ona budzi nieufność. Argumenty drugiej strony, argumenty adwokatki przemocowego ojca i męża są takie, no jak to? Przecież pani robi urodziny własnego dziecka, robi pani imprezę, to znaczy, że pani nie potrzebuje alimentów, świetnie sobie pani radzi. Więc nawet to, że matka stara się zapewnić dzieciom normalne życie, może być użyte przeciwko niej. Swoją drogą to, w jaki sposób adwokatka staje się przemocowa. Adwokatka męża też, myślę, dobrze charakteryzuje tę sytuację, bo ona jakby przejmuje jego przemocowość. Tak, on się w tej scenie nic nie mówi. On odgrywa fantastyczny spektakl takiego sympatycznego, ciepłego faceta, który jest przerażony tym, co się dzieje, że nie chcą mu dać, że żona nie chce mu dać dostępu do dziecka. Budzi sympatię natychmiast. Są te zaświadczenia od kolegów, że jest świetnym przełożonym,
on w jakiejś tam straży pożarnej pracuje, prawda, że jest w ogóle fajnym facetem i nawet zaświadczenia, że po drodze gdzieś no, zwichnął rękę swojej córce i tak dalej, to z kolei nie działa. Ta adwokatka męża jest bardziej skuteczna niestety niż adwokatka żony. I potem i dochodzi do takiej, bo to jest właśnie rozmowa z sędzią. Jest jedna sędzia, co jest też ciekawe. I pani sędzia odczytuje list od chłopca 11-letniego, Juliena, który mówi o swoich relacjach z ojcem i jasno określa swoje stanowisko. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1. Julien, lat 11, uczeń 6 klasy w szkole Saint-Dimas. Jak powiedział, moi rodzice rozstali się rok temu, mieszkam z mamą i siostrą, siostra niedługo będzie obchodzić 18 urodziny, na razie mieszkamy u dziadków bez ojca. Nie wychodzę na dwór, boimy się, że ten facet przyjdzie. Kiedy on przychodzi, boi się mamy. Cieszę się, że się rozwiedli. Józefin też go nie lubi, ale ona nie musi się z nim widywać. Ja też nie chcę być do tego zmuszany co drugi weekend. Nie chcę go więcej widzieć. To wszystko. No, ma pan dzieci przeciwko sobie. Może pan to wyjaśnić? Sam chciałbym to zrozumieć. Nie wiem, co im się wprawia. Jaki jest pani adres? No właśnie, sędzia wydaje się bezradna. Czy to jest tak, że ona naprawdę nie wie, kto tutaj ma rację? Czy te oskarżenia wobec ojca są wyssane z palca, czy też są prawdziwe? Czy jest jakoś dziwnie nieporadna, po prostu mało wnikliwa? No i w dodatku ta kwestia, że chłopiec jasno powiedział, że nie chce kontaktów z dzieckiem, a jak dalej wynika z tej opowieści filmowej, no jest na nie skazany, zmuszony. Ja myślę, że to rzeczywistość także polskich sądów. Ten film wprawdzie jest filmem francuskim, ale myślę, że gdyby był filmem polskim, to każde nawet detale poza może ostatnią sceną interwencji policji byłyby dokładnie takie same. Także scena w sądzie. W polskim sądzie jesteśmy w niebie, błękit realny. Jesteśmy w niebie, błękit realny. Jesteśmy w niebie, błękit realny. Sędzia może także od tego jesteśmy w niebie, błęki feralny. Że sędziowie obawiają się, że dziecko jest manipulowane przez tego rodzica, z którym przebywa, prawda? I tutaj jest taka sugestia trochę. Bardzo często oczywiście ta druga strona dokładnie to mówi. To nie ja jestem złym ojcem. To nie jest tak, że dziecko nie chce się ze mną kontaktować. To matka nakręca to dziecko, mówi złe rzeczy na mój temat. Te złe rzeczy często są obiektywne, poza tym dziecko ma oczy i to jest 11-letni chłopiec, on sobie jesteśmy dokładnie zdaje sprawę. Nie wiem, to jest zły duch, to jest zły duch postaci Zeusa. Jesteśmy w niebie, jesteśmy w niebie, to jest zły duch postaci Zeusa. Ktoś z nas nie przeżyje tej historii. I system go nie chroni. O tym za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymały na jesteśmy w niebie. To jest postać bardzo ciekawa. Też nie narysowana taką prostą jesteśmy kreską, jesteśmy w niebie. Tam gdzieś przebija przez tego postaci Zeusa, który nie panuje nad sobą, człowieka niezwykle agresywnego i przerażającego, zwłaszcza dla dziecka, ale też i dla swojej byłej żony. I to jest ten człowiek niezwykle agresywny. To jest ten człowiek, system oczu piwny. Każdą sytuacją. Rzadko kto się rodzi sprawcą przemocy. To nie jest tak, że się rodzimy i mamy jakieś... To nie jest taki, sprawca. My właśnie będziemy stosować przemoc. To nie jest sprawca przemocy. W związku z tym możemy się też jej oduczyć. I jej oduczyć. Oczywiście dochodzą tutaj jeszcze różne wątki. Trzeba jak na w nocy. Różnych cech, które ze sobą przynosimy. Jesteśmy bardziej podatni na różne zachowania, czy też mniej. Ale
na pewno można się tego oduczyć. To, co jest ciekawe w tej postaci, to jest to, że widzimy też tego mężczyznę. Och, proszę państwa, gdzie jest zły duch? Proszę państwa, szatan, jako ten staruch. Och, proszę państwa, to jest zły duch. W pewnym momencie ojciec zachował proszę się, proszę państwa, nie jako tak, ten staruch. To właśnie eskaluje tę przemoc, że właściwie... Och, proszę państwa, mamy transmisję gdzie jest zły duch? W jaki sposób stereotypy społeczne i jako ten staruch. Wychowaniu wpływają na to, że ta przemoc właśnie jest jednak z reguły ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, a mężczyźni są sprawcami. Czy proszę państwa, nasz system przez wiele lat i dziesięcioleci po co, na co? Tyle tego drańc. Często przez nich niechcianych, bo zdarza się, że mężczyźni proszę państwa, też żałują, prawda? Przepraszają, bo to jest syndrom kata i ofiary i tego, że kat żałuje, ponieważ ryzykuje, że straci ofiarę, że albo ona mu się wymknie, bo wreszcie ucieknie, albo ją po prostu zabije. Żałuje, że ofiarę straci. Cholera jasna, no kurwa, to ja mam. Bo gdzieś tam pod spodem, pod tą straszliwą przemocą jest straszliwy lęk, że ten kat zostanie sam. I to jest gdzieś tam dylemat taki, że on nie wyobraża sobie bliskości, która jest bliskością na równym poziomie, że jest tak bardzo zależny, że nienawidzi tej zależności i przez to stara się zniszczyć tę drugą swoją połówkę, że użyje tego strasznego i złoczyniącego na to tyle tego drańca to akurat i proszę cię narobił wiele złego, myślę. Mam matkę w niebie. Nasiągamy, tak. Więc im większa bliskość, prawda? Tak, i oczywiście narzucenie roli człowieka, który musi sprawować władzę. Musi sprawować władzę, co więcej, kobieta ma być podporządkowana z definicji. Ja przypomnę, że my w Polsce mamy prawo wyborcze dla kobiet od 1918 roku, ale w takiej Szwajcarii, to są zdaje się lata 70. i w paru innych miejscach na świecie, to są świeże sprawy. Do niedawna w wielu miejscach na świecie kobieta dalej nie może mieć własnego konta w banku, musi mieć zgodę męża, żeby pójść do pracy, jeśli w ogóle dostanie taką zgodę, to jest... A to już było, to już było, powtarzajmy. I tak dalej, i tak dalej. Honor mężczyzny jest takie pojęcie, czasami fałszywie rozumiane, właśnie tak, że nie będzie mi tu kobieta, prawda, rządziła, czy nie będzie mi się sprzeciwiała, skoro ja tak... A to w Radio Maria takie dzieło. Zastanawiam się nad tym z kolei, w jaki sposób system i wychowanie uczy kobiety niereagowanie na przemoc. I tu opowiem wam własną historię z dzieciństwa. Pamiętam ją, po prostu wyświetla mi się jak film. Mam kilka lat. Stoję w kolejce w przedszkolu, pewnie po jakąś kaszkę, mannę czy coś takiego. Nie, stoimy w jakiejś kolejce, pamiętam. Za mną stoi chłopiec z mojej grupy wiekowej. I tak, a to mnie za włosy pociągnie, a to mnie tam dźgnie w plecy, a to szarpnie za bluzkę. I ja się odwracam raz, drugi, mówię, żeby przestał. I w pewnym momencie, przy kolejnym jakimś szturchańcu, ogarnęła mnie straszna złość, odwróciłam się i go walnęłam po prostu. W tym momencie zjawiła się pani z ziemi, powiedziała: Joasiu, tak nie wolno, dziewczynka się tak nie zachowuje. Wiecie co, w wieku tych, nie wiem, tam czterech czy iluś lat poczułam, jaka to jest potworna niesprawiedliwość. Więc właściwie zostałam zawstydzona, miałam w sobie takie emocje wstydu, bo zostałam zawstydzona publicznie, ale jednocześnie takiej rodzącej się złości. Jeżeli ta złość zostanie stłumiona, to spodziewam się, że po latach nie będę reagować, prawda, jako kobieta na... Albo w przeszłości nie zareagujesz nadmiarowo, bo wreszcie się z ciebie wyleje. To znaczy, ja myślę, że nieszczęście polega na tym, że... I to takie dziadostwo w Radiu Maria, te piosenki, zobacz. Na żydowski styl, dlatego mówią, że to są te mafie żydowsko-watykańskie. Co się obrzydliwego. O Jezu, ja płakała, ale nie umarłem. Głupoty. Tylko to jest opanierowane w jakichś potwornych stereotypach i w takim pomyśle, głupoty, że szat.
budowanie tych splotów emocjonalnych. Także czy to Radio Z, że tam ktoś nie wierzy, czy to Radio Maryja, co to za różnica, prawda? To samo, diabeł jeden, diabeł jeden, i jeszcze o diable mówią, także tam, gdzie mowa o diable, to trzeba uważać, bo to są wszystko typy pod wpływem szatana. Diabla. Ale w gruncie rzeczy, jak się przyjrzeć dobrze, to jest to film o przemocy i to o przemocy na wielu poziomach. To była dziewczynka poddawana przemocy przez swoją matkę i to jest akurat opowieść o tym, jak przemoc czasami ma pewne dobre skutki. Nie wiem, czy słychać ironię w moim głosie, ale taką miałam intencję. Jednak rzeczywiście ta przemocowa matka sprawiła, że Tonia staje się mistrzynią, ale też to jest Tonia Harding, ale też jest to o przemocy systemowej, o tym, jakiej przemocy doznaje kobieta, dziewczyna z niewłaściwego środowiska, bo z biedoty, która próbuje wedrzeć się na szczyt i jak bardzo podkładane jej są nogi, jak bardzo jej się wbija różne noże w różne części ciała. Oraz kiedy już dochodzi do afery, to ona ponosi największą karę, mimo że nie miała z tym nic wspólnego. Magda takim sprintem opowiedziała ten film, więc teraz już, bo już czas nam się za chwilę kończy. Ale teraz rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Rzeczywiście mamy do czynienia w tym filmie z małą, 4-letnią dziewczynką prześliczną, która jest wybitnie utalentowana. Matka wpada na pomysł, żeby rzeczywiście zapisać ją na naukę jazdy figurowej na lodzie i od razu widać, że matka jest taką zimną perfekcjonistką, która tam przypiera tę córeczkę do muru i z jednej strony ona wobec tego wychowywana jest w takiej atmosferze, że ona musi zwyciężać, nie może się z nikim przyjaźnić, musi rywalizować, a z drugiej strony dostaje, ona jest w kleszczach, bo z drugiej strony to, co ty mówisz, sędziowie, którzy ją oceniają, nie pozwalają jej tak do końca odnieść tego sukcesu, bo mówią, ty masz reprezentować Amerykę, a zobacz, jak ty wyglądasz, bo tobie widać, że z jakiego ty jesteś środowiska, chociaż ona dokonuje jakiegoś niesamowitego skoku, którego nikt inny na świecie przedtem nie dokonał, właśnie ona jako kobieta, prawda? Zostaje wplątana w aferę przez swojego przemocowego męża, byłego zresztą, tak, który doprowadza do zranienia jej największej rywalki Nancy Kerrigan. Ona jest karana z każdej strony i tutaj jest właśnie znów pytanie o to, czy taki człowiek mały, a potem już dorosły, jest w stanie sobie poradzić z takim doświadczeniem, kiedy od początku, właśnie od urodzenia, od kiedy jest świadomy, zaprzecza się jego wartości, a jednocześnie się motywuje go do tego, że ma się wykazywać. No coś po prostu jakaś schizofrenia mu się funduje. No i potem pojawia się przemocowy mąż, ale przywołałam ten film również po to, żeby powiedzieć, że czasami przemoc jest tak oczywista, że staje się normą i my przez długie lata, mam wrażenie, żyliśmy w takiej normie, o której ty właśnie opowiedziałaś w tej historii z przedszkola, że to była norma, że jak dziewczynka oddaje cios, to ona jest niegrzeczna i powinna się wstydzić, a nie chłopiec, który ją napada. Ale też myślę, jak mówimy o tej systemowej przemocy, to zobaczcie, co się tak naprawdę wydarzyło. Po pierwsze, też w naszych opowieściach pojawiły się te straszne mamy, które no, tak właśnie przemocowo wychowują. Ale też chcę powiedzieć, po pierwsze, gdzie są ojcowie, ale też, że te mamy też były małymi dziewczynkami. To nie jest tak, że te mamy z jakiegoś powodu nagle jako mamy stały się strasznymi, zimnymi, nieczułymi i przemocowymi kobietami. Ona jest podobna do babki z filmu Zwiaginceva. Właśnie, że tak naprawdę to właśnie też w rodzie kobiet często jest przenoszone to zranienie, które powoduje, że ranimy następne osoby, które się pojawiają w następnych pokoleniach. No i wreszcie jest tak, że ta wściekłość kobiet z tych zranień bardzo rozlicznych, przenoszonych z pokolenia na pokolenie, ale też doświadczonych ze strony mężczyzn, no ona musi znaleźć gdzieś swoje ujście. Teraz czasami mówimy o tym, dlaczego akcja mitu? Przestańcie, bo za chwilę nie będziemy mogli ze sobą flirtować, bo po prostu wszyscy będziemy jak cyborgi, bo mężczyźni się będą bali w ogóle powiedzieć kobiecie jakikolwiek komplement. W związku z tym nie mówcie już o tym. A kobiety mówią, mamy taką wściekłość w sobie, tyle lat i pokoleń zranień, my musimy to gdzieś z siebie wylać. I mówienie o tym jest najlepszym sposobem, bo gorzej jest, jak się rzucamy sobie do gardeł. Natomiast mówienie o tym jest okej. Nie zamykajmy ust kobietom. Dajmy im wypowiedzieć tą krzywdę, którą w sobie noszą. Poza tym przypomnijmy, że kobiety wychowują synów, nie tylko córki.
Na kobiety, ale tu teraz też się posłużyłaś stereotypem, no mężczyźni to no tak, ale mówię o tej wściekłości, która może się przenosić na różne sposoby. Jeśli ona nie zostanie uzewnętrzniona właśnie w formie rozmowy, opowiedzenia tej historii, odreagowania w taki sposób, to będzie odgrywana w nieskończoność. Dlatego fantastycznie jest, że w tych rozmawiamy o trzech filmach i w przypadku dwóch filmów ofiarami są chłopcy. Przecież to ci chłopcy są wychowywani w dysfunkcyjnych rodzinach i oni albo się zapadną w siebie, będą, nie wiem, pełnymi kompleksów ludźmi, którzy nie założą rodzin, albo będą wściekłymi facetami przemocowymi, prawda? Naśladującymi swoich ojców. Ja jeszcze chciałam zapytać o statystyki, bo z tego, co się dowiedziałam, to we Francji średnio co 2,5 dnia mężczyzna morduje partnerkę lub żonę. No, przerażająco to brzmi. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce wygląda tak samo. Jesteśmy z tego samego kręgu kulturowego i społecznego. Statystyki mówią, że około 150 kobiet, a niektórzy mówią, że nawet więcej rocznie w Polsce ginie z powodu, w Polsce używamy takiego wspaniałego eufemizmu, nieporozumień rodzinnych. Nie jest to kwalifikowane jako efekt przemocy stosowanej wobec kobiet. No ale też bardzo wiele kobiet doświadcza przemocy, może nie tej ekstremalnej, czyli w takim wyniku, której tracą życie, ale takiej codziennej, bardzo dotkliwej. Mamy 100 tysięcy niebieskich kart zakładanych rocznie w Polsce. Niebieska karta jest procedurą, która jest wszczynana wtedy, kiedy jest jakiś rodzaj przemocy w tej rodzinie wobec dzieci, wobec kobiety czy wobec mężczyzny, niezależnie od tego, kto jest osobą pokrzywdzoną. No i wreszcie jest tak, że wszystkie badania mówią o tym, że od 20 do 30% kobiet w Polsce zgłasza to, że doświadcza przemocy jednej z takich form, które nie są dyskusyjne, bo mówimy o przemocy fizycznej i seksualnej, czyli takiej z przekraczaniem granic. Bo gdybyśmy pytali o przemoc psychiczną, to myślę, że ten procent byłby jeszcze wyższy zdecydowanie. No, przykładem jest głośna niedawno, kilka miesięcy temu, sprawa byłego radnego Piaseckiego i jego żony. Były tam przypadki, no, też przemocy fizycznej, ale głównie przemocy psychicznej, potwornego obrażania, znieważania po prostu godności ludzkiej, deprecjonowania, wydeptywania w ziemię po prostu psychicznie, co powoduje, że ofiara w pewnym momencie traci nawet siły do jakiejkolwiek samoobrony. Jest to niezwykłe, to jest właśnie przerażające, to później te pytania, dlaczego nie odchodzą i tak dalej, no bo ona już praktycznie nie jest w stanie o sobie stanowić. Tutaj mieliśmy przypadek wyzwolenia się z tego. Chciałam powiedzieć, że naprawdę niezwykle mnie cieszy to, że ostatnio właśnie te trzy filmy pokazały się lub niedługo będą na ekranach, w których udało się twórcom w sposób niezwykle przejmujący psychologicznie, znaczy przejmujący pod względem psychologicznym, ale też artystycznie bardzo, bardzo udany, no właśnie nakreślić te portrety, bo kino ma ogromną siłę. Wierzycie w to, że kino jest w stanie zmieniać rzeczywistość, że ktoś, kto obejrzy takie filmy, nie wiem, pomyśli sobie ratunku, będę się ratowała? Ja powiem od razu, ponieważ miałam przyjemność uczestniczyć w kilku pokazach przedpremierowych filmu Jeszcze nie koniec. Po każdym z tych pokazów były debaty i ktoś na koniec debaty podchodził do mnie i prosił o numer telefonu do niebieskiej linii albo opowiadał o swojej historii, prosząc o pomoc czy o jakieś, no przynajmniej rozjaśnienie tego, z czym może się spotkać i gdzie szukać pomocy. Także kino ma ogromną siłę w tej sprawie. Ja też kiedyś prowadziłam audycję o przemocy psychicznej i parę osób powiedziało mi, że naprawdę podjęło pewne ważne decyzje po tych audycjach. Też mogę to potwierdzić, a przypomnijmy, że to nie są pierwsze filmy tego typu, bo kilka lat temu była fantastyczna, bardzo trudne kino, ale znakomite Żona policjanta Filipa Greninga. Parę lat temu mieliśmy film Diego Lermana ze zdjęciami Wojtka Staronia Pod ochroną, więc kino podejmuje te tematy i sposób opisywania rzeczywistości pozwala ją lepiej zrozumieć. Kino służy temu wspaniale. Bardzo dziękuję. Tylko przypomnę, że dwa z filmów, te pierwsze dwa tytuły, o których mówiłyśmy, to są filmy, które mają szansę na statuetki Oscara. To już niedługo, z 4 na 5 marca. Dziękuję bardzo moim gościom. Renata Durda i Magda Sendecka były z nami. Autopromocja. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury.
kultury, nowe media, a także twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny w każdy piątek po 15.30. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informację dnia. Strzelanina w amerykańskiej szkole. Policja zatrzymała podejrzanego. Rzeczniczka rządu o piątkowej wizycie premiera w Berlinie. Dzień Polski na Igrzyskach w Korei. Maja Borkowska, zapraszam. Policja zatrzymała podejrzanego w sprawie strzelaniny w szkole w Parkland na Florydzie, poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Broward. Lokalne media informują o wielu śmiertelnych ofiarach zdarzenia, nie precyzują jednak ich liczby. Wcześniej agencje informowały o co najmniej jednej osobie zabitej, rannych zostało co najmniej 20 osób. Według świadków tragiczne sceny rozegrały się przed szkołą. Na miejsce oprócz policji przybyły m.in. jednostki specjalne SWAT. Mieszkańcy okolicy otrzymali SMS-y, w których władze ostrzegały przed zagrożeniem. Prezydent Donald Trump na Twitterze złożył wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Do strzelaniny doszło przed godziną 21 czasu obowiązującego w Polsce. W szkole było wówczas około 200 uczniów. Mechanizm powiązania dostępu do funduszy unijnych nie będzie wymierzony w żadne z państw członkowskich, przekonuje unijna komisarz sprawiedliwości Vera Jourova. Zapowiedziała też, że będzie prowadziła w tej sprawie konsultacje ze stolicami. Komisja Europejska przedstawiła dziś opcję powiązania dostępu do funduszy z poszanowaniem wartości unijnych. Liczy na to, że decyzje w tej sprawie pomogą jej podjąć unijni liderzy. Jourova zaznaczyła w oświadczeniu, że podczas debaty kolegium komisarzy dyskusja dotyczyła politycznego i ekonomicznego uzasadnienia powiązania praworządności oraz dostępu do środków z Unii Europejskiej. Przyszłość i bezpieczeństwo wspólnoty europejskiej oraz problemy z migracją i budżet unijny to tematy, które m.in. poruszy premier Mateusz Morawiecki podczas zaplanowanej na piątek wizyty w Berlinie i spotkania z kanclerz Angelą Merkel. Mówiła o tym w TVP Info rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Ważny moment wizyty głowy rządu polskiego w Berlinie. Pojawi się temat przyszłości Unii Europejskiej, naszego bezpieczeństwa, problemów migracji czy budżetu unijnego. Premier Mateusz Morawiecki będzie podkreślał również współpracę gospodarczą między Warszawą a Berlinem. Należy wspomnieć o wymianie wzajemnej handlowej, która niebagatelną kwotą się zamyka, około 100 miliardów euro. To pokazuje, jak nawzajem jesteśmy dla siebie ważnymi partnerami. Polski premier zaproszenie do Berlina otrzymał podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Igrzyska olimpijskie w Korei Południowej mogą być okazją do poznania polskiej kultury, kuchni, a także historii polskiego sportu. Odbył się tam dziś Dzień Polski. Jego organizatorami były Polski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena. Wydarzenie honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Uroczystość uświadomił recital fortepianowy polskiego artysty Łukasza Kupińskiego, który wykonał utwory Fryderyka Chopina i Jana Paderewskiego. Prezes PKO Andrzej Kraśnicki mówił, że Dzień Polski w Korei to ważne wydarzenie. Idea jest pokazania nie tylko naszych możliwości sportowych, ale również polskiej kultury. A minister sportu i turystyki Witold Bańka powiedział, że Dzień Polski w Pjongczangu to wyjątkowa okazja do promocji naszego kraju. Promujemy polską kulturę, kawałek polskiej historii opartej o sport. Area podkreślała po uroczystości, że Polska jest jej niezwykle bliska. Jestem polonistką, więc Polska jest moim drugim narodem. Bardzo się cieszę, gdy miałam okazję zobaczyć część polskiej kultury w Korei, szczególnie podczas igrzysk. A Koreańczycy, którzy przybyli na uroczystość, mogli obejrzeć wystawę poświęconą polskim olimpijczykom i skosztować specjałów polskiej kuchni. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Nieufność, apatia i rezygnacja to demony, które wypalają i paraliżują duszę, mówi papież Franciszek. W środę popielcową odprawią mszę w Bazylice Świętej Sabiny na wzgórzu aweńtyńskim z obrzędem posypania głów popiołem. Franciszek poprowadził procesję pokutną z Bazyliki Świętego Anzelma do pobliskiej Bazyliki Świętej Sabiny. Towarzyszyli mu kardynałowie i biskupi.
homilii zwrócił uwagę, że Wielki Post sprzyja naprawie życia chrześcijańskiego i nawrócenia. Przesłaniem kazania było: zatrzymaj się, spójrz i powróć do domu twojego ojca. Zatrzymaj się, porzuć ten przymus pośpiechu, który niszczy czas przeznaczony dla rodziny, przyjaźni i Boga. Papież dodał, że przez obłuczający hałas dnia codziennego zapominamy o owocnej i twórczej mocy milczenia. Napiętnował wyzuty z miłości egoizm, pychę i pustkę życia, które pozbawiają ludzi korzeni, więzi i wartości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie duże z okresowymi opadami śniegu, w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnie śnieg. Na północnym zachodzie i krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i bez opadów. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 8 do minus 3 stopni. Na północy i zachodzie lokalnie spadek temperatury do minus 10. Jutro w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do 3 na zachodzie. Nad morzem porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23.06 rozpoczęła się ostatnia godzina środy. Jeszcze przez 54 minuty będzie 14 dzień lutego. Jakub Kukla, dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam jeszcze do północy, a my już teraz będzie wracamy 14? Do Marii Przełomiec. Dzisiejsze spojrzenie na wschód skupi się na naszych najbliższych sąsiadach, czyli na Białorusi i na Ukrainie. Witam w studio gości, czyli panią Natalię Radinę, redaktor naczelną niezależnego portalu informacyjnego Hartia 97 i jej tłumaczkę, panią Marię, i witam również analityka z Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalistę od Kaukazu, ale także stosunków Rosji z Białorusią i Ukrainą, pana Wojciecha Kureckiego. Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, zacznijmy od Białorusi, gdzie notabene wczoraj rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych. Skończy się w niedzielę i jak zwykle niczego nie zmieni. W końcu stycznia białoruskie władze zablokowały internetowy portal informacyjny Hartia 97, zarzucając mu m.in. propagowanie treści ekstremistycznych. Portal działa od 1997 roku. Ostatnie duże problemy miał w roku 2010 po wyborach prezydenckich i demonstracjach protestujących przeciwko fałszowaniu tych wyborów. Co się nagle stało, że po 7 latach portal znowu ma problemy? Pani Natalia. Положение режима Лукашенко сегодня крайне тяжелое. Режим Лукашенко здесь бардо тяжелое. И по этой причине, как бы, Лукашенко сегодня блокирует независимую, самую популярную независимую, наиболее популярную страну интернетовую. И просто-напросто сегодня люди хотят знать реально, что происходит в стране. Его пропаганда, его телевидение, она никому не интересна. Никого не обходит. Сегодня сайт Харти в Беларуси популярнее, чем все государственные медиа вместе взятые. Bardziej popularna niż wszystkie media państwowe razem wzięte. Wcześniej, że został zablokowany, czy białoruskie władze zablokowały również inny niezależny portal internetowy, czyli białoruski Partizan. Ostatnio posadę stracili oficjalni propagandyści Łukaszenki, jak się mówi, czyli redaktor naczelny Gazeta Sowiecka i Białorusia i szef Narodowej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej. Jeden z liderów białoruskiej opozycji, Mykola Statkiewicz, powiązał te wydarzenia ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania, czy właściwie ustanowienia bardzo krótko trwającej niezależnej Białoruskiej Republiki Ludowej. Uroczystości mają odbyć się 25 marca razem z tak zwanym Dniem Wolności. Czy rzeczywiście słuszne jest to połączenie? Czy rzeczywiście można się spodziewać jakichś demonstracji masowych? Białorusini nie są skłonni wychodzić na ulicę z powodów politycznych. Протесты в Беларуси будут, и они продолжаются. Протесты в Беларуси будут, и они происходят постоянно. На самом деле, и с прошлого года прошли массовые протесты. No tak, ale to były powody ekonomiczne. To był, tak, to był protest przeciwko tak zwanemu prawu stawki przeciwko pasożytom. Все больше белорусских начинают понимать, что экономика очень связана с политикой, что потом власти Лукашенко не будет с политикой. И допустим, пока Лукашенко стоит на теле краю, уже не будет жадных смен. Więc ludzie nadal będą wychodzić na ulicę. Jestem przekonana, również tak się odbędzie 25
9 marca. Łukaszenka bardzo się tego boi, więc dzisiaj blokuje stronę K67. A swoich propagandistów zwolnił tylko dlatego, że dzisiaj zobaczył, gdyż otrzymał notatkę analityczną z liczbami, ile osób korzysta ze strony K67. Więc wszystkie media państwowe Białorusi przebywają z jedną stroną, która dzisiaj nadaje z Polski. Pani Natalio, ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku ogłosiła, że zamierza doprowadzić do całkowitego zdjęcia sankcji z białoruskich władz. Jak pani sobie może tłumaczyć to postępowanie? Władze blokują niezależne portale internetowe, a ambasada amerykańska twierdzi, że jednak trzeba dojść do dalszego zbliżenia z Aleksandrem Łukaszenką. Proszę sobie przypomnieć, jak walczyli Polacy. Właśnie przecież była solidarność wraz z wami, z Polakami, więc nasi dziennikarze też potrzebują tej solidarności. Ja jej potrzebuję. Призываю польских правителей через польское радио обратить внимание на ситуацию. А co pani zdaniem polskie władze mogłyby w tej sprawie zrobić? Łukaszenka nie słucha nikogo wreszcie. Nawet jeżeli chodzi o mniejszość polską na Białorusi, to ja przypomnę, że od wielu lat toczy się tam spór, dlatego że są dwa związki. Jeden przez Łukaszenkę nie uznany i polskie władze nawet nie potrafią, nie mogą, nie są w stanie doprowadzić do uznania przez Łukaszenkę niezależnego związku Polaków. На самом деле, вот сегодня нужна публичная реакция. Сегодня нужна coraz mniej udatnie między wschodem a zachodem, między Rosją a zachodem.
prawdę powiedziawszy, oszukując jedną i drugą stronę. Problem polega na tym, że jak twierdzą eksperci, nie bardzo widać następcę dla Łukaszenki. Istnieją obawy, że jego następca będzie jeszcze gorszy i właściwie całkowicie podporządkowuje Białoruś Rosji. No, ale głupie spytałem, czy na sama Sile, bo tak naprawdę w Białorusi jest pod dostatkiem porządnych osób, polityków, patriotów z tego kraju. Oczywiście dzisiaj, gdy w kraju nie ma niezależnej telewizji, nie widzimy tu tych ludzi na ekranach. I trudno jest o wsparcie narodu, ale zmiana sytuacji i ewentualne wolne wybory, wolna kampania wyborcza, proszę mi wierzyć, to spowoduje to, iż Państwo zobaczą, jak wiele jest w Białorusi różnych osób, tylko to jest wolne w Białorusi na pewno, jeśli biorą jednego z nich, a nie żadnego tego. No tak, Pani Natalia, ale na razie tak naprawdę białoruskiej opozycji nie udało się wyłonić jednego charyzmatycznego lidera. Jest kilka osób, ale nawet jak były wybory prezydenckie, to zawsze było zgłoszonych kilku kandydatów ze strony opozycji. Ja wam skażę, że tu ci mnogie charyzmatyczne opozycji białoruskich byli godnych liderów Białorusi zostało zabitych albo siedzieli w więzieniu, stracili zdrowie i dzisiaj znajdują się w emigracji. W kraju zabito i byłego wiceprzewodniczącego parlamentu i generała, byłego ministra spraw wewnętrznych, a także działaczy społecznych, dziennikarzy i wszystkich zabito. W tej sytuacji oczywiście bardzo trudno jest działać w opozycji. Proszę to zrozumieć. Wiem, że w Polsce w latach 70-tych, 80-tych także były różne okresy. Opozycje znajdowały się w różnym stanie. Oczywiście też działają służby. Ale jednak widzę dzisiaj, że w Białorusi są zarówno politycy, jak i patrioci, aktywiści, którzy są gotowi o przyszłość własnego kraju, są gotowi do tego, aby zrobić wszystko w Białorusi dla wojny. Pytanie do pana Wojciecha Góreckiego. Pan profesor Przemysław Żurawski-Belgrajewski, który jest doradcą prezydenta i członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, stwierdził, że zablokowanie tej największej niezależnej strony internetowej powinno być dzwonkiem alarmowym dla Zachodu. Dlaczego tak się nie stało? Czy Zachód ma już kompletnie dosyć chociażby Białorusi i chce mieć święty spokój, niech będzie Łukaszenka, byle był jakiś względny spokój? Ja myślę, że jest to wybór stabilności jakiejś, czy myślę, że Łukaszenka się kojarzy ze stabilnością i z jakąś taką przewidywalnością. Myślę, że to jest ta główna przyczyna. Czy jest gwarantem stabilności, Pani Natalio? Łukaszenka nikak nie może być gwarantem stabilności. Łukaszenka w sposób uważa za to stabilności, ponieważ jest marionetką Kremla przez te 24 lata, które sprawie władzę, otrzymuje pieniądze z Kremla i wyłącznie dlatego jego reżim ciągle działa. Są to tanie energia, kredyty na kilkaset miliardów dolarów, dlatego jest całkowicie powiązane z Kremlem. Same straszne sztuki. Najstraszniejsze, co się dzieje, to jest jeszcze bardziej mocna integracja służb specjalnych Rosji i Białorusi, a także Polska Rosyjskiego i ostatnie ćwiczenia w 2017 roku to potwierdzenie sprawy ćwiczenia właśnie opracowano, przypomnę, atak na kraje bałtyckie oraz Polskie, czyli od nas to jest rozwój, może nam sprawdzić się de facto Białoruś, porządzona Łukaszenka jest rosyjską dla ćwiczenia, która jest rosyjską. Zachodnie i nie korzystamy dla zaatakowania krajów Zachodu i Ukrainy. No, z drugiej strony, jak twierdzą na Zachodzie, Łukaszenka mimo tego poddania się Rosji jest ciągle jeszcze gwarantem jakiejś białoruskiej niezależności, bo nie chce być gubernatorem obwodu grodzińskiego, czy przepraszam, mińskiego, ale chce być mimo wszystko prezydentem niezależnego państwa. Ja jeszcze na zakończenie sprawy kwestii białoruskiej przywołam jeszcze raz pana profesora Grajewskiego. On przestrzega przed jeszcze jednym, ostatnio przestrzeg, że Putin, nie mogąc się pochwalić sukcesami gospodarczymi, musi w tej chwili polegać na sukcesach imperialnych. Na Ukrainie się nie bardzo to udaje. Atak na państwa bałtyckie wiązałby się dla Rosji z bardzo dużym ryzykiem, dlatego że odpowiedzią NATO, a z NATO mimo wszystko wydaje mi się, że Rosji byłoby trudno wygrać. I według profesora Grajewskiego w tej sytuacji najtańszym scenariuszem staje się opanowanie Białorusi. Dziękujemy, kochani. Krystyna Pawlowicz. Zdrasujcie. Dzięki. Dziękuję. Na ile to jest realny scenariusz? Czy to jest absolutnie polityka fikcji?
gdzieś tam w tyle głowy trzeba takie scenariusze mieć, ale na razie przed wyborami, żeby zwiększyć swoją popularność, Putin sięgnął po inną kartę. W jednej z republik północnego Kaukazu w Dagestanie odbywa się bardzo duża operacja antykorupcyjna. Do więzień, do aresztu trafił premiera Republiki, dwóch jego zastępców, mer stolicy Dagestanu Machaczkały, główny architekt i tak dalej. Czyli słowa, na razie Putin walczy z korupcją, w cudzysłowie, a Białorusi na razie przynajmniej da spokój. No, no. Na razie właśnie w tą stronę, będą musieli z tego marca, musi to więc raczej będzie, myślę, eksplorował ten wątek. Ale jak rozumiem, w dalszej perspektywie takiego scenariusza pan nie wyłączył. No w tyle głowy gdzieś trzeba taki scenariusz mieć. On pojawiał się już wcześniej, w momencie, kiedy Rosja bardzo naciskała na Białoruś, żeby wprowadzić wspólną wizę, kiedy była kwestia zablokowania dla obywateli państw trzecich przejść granicznych na granicy między Białorusią a Rosją pod pretekstem, że są to, nie są to przejścia o statusie międzynarodowym, a wewnątrz państwa związkowego. To jest tak fala. Na razie myślę... One się tak modliła. Swobodne media białoruskie i dostęp do nich są tym bardziej istotne. A przejdźmy, drodzy Państwo, do drugiego polskiego sąsiada, czyli Ukrainy. W poniedziałek został wydalony do Polski były prezydent Gruzji, były gubernator obwodu odeskiego, pan Michał Saakaszwili. Wcześniej ukraińskie władze pozbawiły Saakaszwilego obywatelstwa, oskarżyły go o to, że za rosyjskie pieniądze byłego prezydenta Janukowicza organizuje antyrządowe demonstracje w Kijowie. Z kolei Saakaszwili obwinia Poroszenkę, czyli ukraińskiego prezydenta, o wstrzymywanie reform i korupcję. Saakaszwili stworzył swoją partię, która się nazywa Ruch Nowych Sił. Tak jak powiedziałam, organizował w Kijowie marsze żądające impeachmentu Poroszenki i przyspieszonych wyborów prezydenckich. Panie Wojciechu, kto tutaj mówi prawdę, a kto kłamie? Ukraiński niezależny poseł Mustafa Naim napisał w poniedziałek, że gdyby ukraińskie władze były tak samo zdeterminowane w walce z własną chciwością i tchórzostwem jak Saakaszwili, to Saakaszwili w ogóle by się nie pojawił na horyzoncie ukraińskiej polityki. A czy można się dziwić, dlaczego Saakaszwili, kiedy miał realne poparcie, będąc jeszcze gubernatorem obwodu odeskiego, dlaczego wtedy jakoś mu ta sytuacja nie przeszkadzała zaczął pozycjonować się jako taki zdecydowany, radykalny przeciwnik władzy dopiero kiedy stracił tą pozycję, ale również też stracił bardzo dużą część poparcia, które miał. Jego poparcie to jest kilka procent w granicach błędu statystycznego. Chyba 2% mniej więcej, tak. 1-2. Generalnie to jest problem bardzo wielu polityków na Ukrainie, ale właśnie ten niski dosyć procent poparcia, natomiast w jego przypadku on jest bardzo niski, no i tutaj można częściowo jego wypowiedzi traktować jako taki PR, przypominanie o sobie. No dobrze, w takim razie po co Poroszence ta awantura? Poroszence jest ta awantura niepotrzebna, nie chce mieć procesu Saakaszwilego u siebie, dlatego go wydali. Aha, czyli zrzucił problem na głowę Polski. Ja chciałam tutaj przytoczyć wypowiedź pana profesora Zapałowskiego, politologa, notabene bardzo chętnie udzielającego wywiadów kremlowskiemu portalowi Sputnik, który stwierdził wczoraj, że Saakaszwili na pewno będzie w Polsce budował ośrodek wsparcia dla popierających go nacjonalistycznych sił politycznych na Ukrainie i będzie próbował oddziaływać na miliony, ponad milion przebywających w Polsce Ukraińców, co według profesora może stać się dla Polski bardzo groźne. Czy rzeczywiście są podstawy do takich niepokojów, czy to jest znowu kolejna próba rozgrywania polsko-ukraińskiej karty? Bardzo często ostatnio. Myślę, że jest to drugie, dlatego że Saakaszwili sam już zadeklarował, że nie będzie prosił o azyl w Polsce, że będzie starał się wracać na Ukrainę i tam działać jako polityk. No nie sądzę, gdyby nawet takie pomysły przyszły do głowy, czy tutaj ci Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, czy na stałe, czy czasowaniem, czy nie mają nic innego do roboty, tylko słuchać Saakaszwilego i wdawać się w jakąś awanturę pod jego sztandarami. Wydaje mi się to dość mało prawdopodobne. Wróćmy jeszcze na chwilę do sytuacji na Ukrainie. I jak ta cała, pan powiedział, że ta awantura Poroszence nie jest do niczego potrzebna. Jak to wszystko może się skończyć dla samej Ukrainy? Dla Ukrainy, do której pretensje ma również, jeżeli chodzi o zbyt słabą, czy spóźniającą się walkę z korupcją, ma również Zachód, mają również międzynarodowe organizacje finansowe. No tak, tutaj w bardzo czuły punkt uderza były prezydent Gruzji, Saakaszwili.
rzeczywiście ta niemoc w utworzeniu niezależnego i zapewnieniu niezależności sądu antykorupcyjnego rzeczywiście jest zastanawiająca. Ale to ciągle nie ma tego sądu antykorupcyjnego. Tak, przede wszystkim nie ma go. Tak. No tu chodzi o taką formułę, żeby on był rzeczywiście, no, powstał i żeby był niezależny od polityków, żeby to nie była, żeby to była realna walka z korupcją, a nie pozorowana walka z korupcją. To jest jakaś rzeczywiście ten dosyć czuły ton uderza, z tym, że właśnie gdyby on to odpowiednio wcześniej zrobił, to być może miałby szansę na jakąś karierę polityczną na Ukrainie, ale tak, oczywiście to jest problem i on sięga po takie rzeczy, które są i wskazuje takie rzeczy, takie problemy, które są autentycznie ważne i które są istotne, które są przeszkodą na, no, chociażby w uzyskaniu kolejnych transz kredytów, które są potrzebne po prostu jak powietrze dla Kijowa. No właśnie, Zachód grozi już Kijowowi nawet, że może cofnąć bezwizowy reżim z Unią Europejską, jeżeli walka z korupcją nie postąpi do przodu. No już ostatnie, powiedziałbym, wypowiedzi instytucji zachodnich miały taki mocno ultimatywny ton, więc powoli zbliżamy się do momentu, kiedy naprawdę żarty się, wydaje się, skończyły. Saakaszwili twierdzi, a powtórzył to zresztą wczoraj już cytowany przeze mnie pan profesor Zapałowski, że polityka Poroszenki doprowadzi w końcu do rozpadu Ukrainy. O rozpadzie Ukrainy Rosja mówiła już po pomarańczowej rewolucji, czyli w 2004-2005 roku. Czy myśli pan, że to jest rzeczywiście realny scenariusz, jeżeli ukraińskie władze nie wezmą się za reformy i w dalszym ciągu będą pogłażały oligarchom? Czy to jest na razie jednak tylko takie straszenie? Nie, myślę, że to jest straszenie, jednak ogromne przemiany przede wszystkim, jakie zaszły w mentalności ukraińskiej, w tym, że Ukraińcy poczuli się jednym wspólnym narodem, że państwo, jakkolwiek ułomne, staje się coraz większą wartością dla wielu, więc tutaj tego typu scenariusze wydają mi się nieuprawnione. Czy pana zdaniem, bo obserwował pan karierę Saakaszwilego od samego początku, czyli od momentu rewolucji różna w Gruzji i od nawet wcześniej, jakby jeszcze ministra sprawiedliwości Szewardnadzego. I jeszcze wcześniej doradcą prezydenta Szewardnadzego. Co teraz może zrobić Saakaszwili? On zapowiadał się fantastycznie. Zapowiadał się jako taki jeden właściwie z liderów wśród byłych państw postsowieckich. No, z jednej strony to jest człowiek, który ma 100 pomysłów na minutę. Można powiedzieć, że to jest taki człowiek z politycznym ADHD. Człowiek bardzo aktywny, człowiek taran, człowiek, który w stanie niewiarygodne rzeczy realizować. Z drugiej ciężko mi sobie wyobrazić w tej chwili płaszczyznę, na której on by mógł działać, bo do Gruzji nie ma wjazdu, dlatego że to grozi mu więzienie. Tak, na początku stycznia zapadł wyrok w jednej ze spraw. On ma 4 zarzuty postawione, w jednej już się ten proces odbył w pierwszej instancji, co prawda, ale 3 lata więzienia ma zasądzone. Z Ukrainy został właśnie wydalony. W Polsce, jak twierdzi, nie zamierza działać, więc pewnie najbliższy czas będzie spędzał na poszukiwaniu jakiejś platformy przede wszystkim do działania. Natomiast na pewno o nim jeszcze usłyszymy, bo jest to niesłychanie aktywny człowiek i on na pewno, mówiąc kolokwialnie, na miejscu nie usiedzi spokojnie. Drodzy Państwo, czyli mówiliśmy dzisiaj o dwóch politykach, powiedziałabym dosyć niezwykłych, bo Łukaszenka, cokolwiek by nie powiedzieć, jest postacią dosyć niezwykłą i o świetnie zapowiadającym się Saakaszwilim, który na razie kończy nie najlepiej. Miejmy nadzieję, że przyszłe nasze audycje będą bardziej optymistyczne. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom, pani Natalii, pani Wojciechowie, pani Marii. Dziękuję Państwu i zapraszam Spojrzenie na Wschód. Środa, godzina 15:35. Wieczór w Polskim Radiu 24. Reklama. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.crm.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Po reklamie. Autopromocja. To będzie
będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W sobotnie wieczory porozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie, jak żyć. Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdą sobotę po 22. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Wilnik. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 23.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Zatrzymano mężczyznę, który strzelał w liceum w Parkland na Florydzie. Znajduje się teraz w lokalnym areszcie. Według wstępnych informacji około 14 osób.